Siemanko, ludzie z tej strony Tano, witam was w kolejnym odcineczku z koledy dla mnie. Dzisiejszym odcineczku, widzicie, dojczego, widzicie, urtusika, w dzisiejszym odcineczku zajmiemy się troszkę oborniczkiem, żeby nie były cały czas żniwa, zostało mi tam ostatnie pole do wykoszenia, a więc sobie też może dzisiaj machniemy, zobaczymy jak to będzie z czasem. Ogólnie odejmę sobie obornik, będę musiał ogólnie jakieś... tutaj widzę, że mam kształkę jeszcze na tym, to sobie pijemy tej podściany po prostu. I widzę, że będę musiał jakieś inne klesze na pewno sobie ogarnąć do właśnie tyklika. Bo tymi, sami widzicie, niby 1000 mają, a takie małe są. Małe wyglądają, pewnie trzeba coś innego sobie ogarnąć, bo po prostu będziemy sobie szybciej ładowali, to szybciej będzie nam to ładowanie wychodziło. I tak dalej, i tak dalej. Później sobie też może coś pooramy, zobaczymy. Albo po prostu pojedziemy sobie skosić. Też mam punkt zakupiony do Fendika już. Po prostu wymienili mi na większy. Postanowiłem, że weźmiemy sobie szóstkę obracaną, bo zapotrzebowanie ma 170 koni, a nie 160, 170 koni, a my mamy 190 w naszym pędzie. Tak więc tutaj zapotrzebowanie na konie będzie bardzo, bardzo fajne, a robotka nam będzie szła, niech sąsiady nam zazdroszczą. Trzeba się rozwijać, tak jak mówiliście, ktoś mówił, że nowym traktorem, że ktoś tam nowy traktor i tak dalej, że przy sąsiadach to mówił. No więc sobie będziemy na pewno to ogarnąć, żeby wiecie, tam posiadam żyłka skoczyła, tak więc taki łuk sobie możemy mieć. I będzie bardzo, bardzo fajnie. Dobra. Tu nie polecimy sobie na pole po... Czekajcie, wiecie sobie. Ogarniemy sobie pole po pszenicy. Albo to z tyłu może, bo jest takie małe. Wcześniej na ostatnich odcinkach tam rozrzucałem, tak więc sobie możemy pojechać na inne pole. Żeby sobie gdzie indziej troszeczkę porzucać tego obornika. No mogłem też orkę zrobić albo jakąś uprawę pożniwną, ale po prostu mam tego obornika, jak widzicie, w ciul, więc pasowało coś by z nim zrobić, pasowałoby go wywieźć też, tak więc sobie tutaj na pewno ogarniemy. Mógłbym to zrobić wywóz obornika na pole, ale tutaj rozrzucanie obornika też musi być tam, z tego co widzę, to chyba sąsiad, żeby tam właśnie nagrywa wywóz obornika na pole, tak więc ja sobie mogę tutaj ogarnąć normalnie wyłożenie obornika. Normalnie rzutnikiem i tak dalej, tak więc tutaj bardzo fajna akcja będzie. I nie, może jakiś na taśmocie jakiś postawić coś, żeby tutaj wiecie nie ładować tym turem, chociaż jak będzie większa łyżka czy coś, to też wiadomo, będzie łatwiej nam tutaj wychodziło. Dobra. No było dziwna ta pytma taka podjazdowa, tak troszeczkę dziwnie się odbije, no ale jakoś jest ważne, że robotka idzie. I git. Miałem fenda podpiąć ogólnie pod rozrzutnik, on mówił, nie no, fend pod rozrzutnik tak średnio bym powiedział. Dojcz też by fajnie wyglądał, tylko po prostu nie mam tura, gdzie indziej mam tam tura w dojczu, tak więc trzeba będzie to jakoś zmienić, nie, może jakąś ładowarkę czy coś. Nie widzę też pieniążki, mam zniknę z konta, bo ten fuk sobie właśnie wymieniliśmy, więc troszeczkę tutaj nas to kosztowało, no ale puk już jest konkretny. Dobra, już mamy full, i o, full już jest, dobra, nie ma problemu, więc my sobie zgasimy dojczyka i wsiadamy w urtusika. 7-8, co mamy tutaj właśnie załadowane, tak więc sobie ja tutaj wajchę z tyłu pociągnę, przesunę się, żeby było mnie lepiej widać i tak dalej. Dobra, wszystko tutaj eleganckie zostawię sobie, palemy i jedziemy. Teraz sobie troszeczkę porozrzucamy, gdzie tutaj nie wiem, czy ten próg będzie pasował, jak nie, to po prostu go zamienię i tyle, no zobaczymy. Konie zapotrzebowanie ma, spory jest, nie powiem, że nie. Zobaczymy, jak będzie sobie radził w polu. Po prostu tak jakby wymienili mi kurkę na szósteczkę i zapłaciłem sobie pieniążki i tak to wygląda. To widzę, że naszykowane łoborniki na słowstwo tam zostawy. A ja sobie lecę, a gdzie oni są? Na tym polu. A ja sobie lecę tutaj na nasze pole. Będziemy sobie tutaj rozrzucać łobornik. Tych dwóch. Jakby tu zacząć tym łobornikiem. Dobra, wiedźmy sobie tak. Nie mam nadzieję, że dźwięki będzie coś dostać na tym odcinku, tak trochę dziwnie było to dźwięk. Tak? Dobra. Ważne, że rozrzuca, jak to, czekajcie, jak to wygląda na minimapę. Jezu. Nie wiem, na razie, ale tak szczerze, średnio to widać. Czy rozrzuca jakoś, czy się nie rozrzuca. Zaraz chyba zobaczymy ogólnie do powiedz mi. Do sklepu, ile ma tego szerokości rozrzutnik, naprawdę i się wtedy dowiemy,
gdzie i jak, na co po co, powiem sobie, teraz to ogarniemy. Nie jest tam drzwiami, szypiu. Rzutnik mamy tu 4 metry on rzuca. Tak możemy sobie tu GPS-a sprawdzić. 4 metry. No szkoda, że ta animacja nie ma na 4 metry. To ona tak jakoś dziwnie to tego obornika widzę w ogóle. To jakoś go widzę. Mogę być zawsze lepiej, no ale. Czekajcie, bo ja mam kierownicę skręconą na metrę. No. No czyli jakoś tak będą sobie jechać tak naprawdę. Cześć, jak to wygląda? Tak. Ło, powinno być git. Jak sobie teraz jeżdżę. 12, no, wtedy powinno być ustawione. No tam są, to proszę bardzo, tusikiem. Jak sobie lepiej, nawet nie odtrąbił. Kurczę, syntowa. Ja bym fajnie mieć, to by odtrąbił. Rakan. A to, musiał pęda wredna. Kolejny wychaliło. No fajnie jakby to mi pokazywało te pasażki, bym chociaż wiedzieć, gdzie w miarę sobie ze środka i ale pojechać sobie tak. Powinno być wszystko elegancko. No zawsze sobie troszeczkę rozrzucimy. Będziemy teraz orkę chyba wykonywać w tą stronę. Nie robiliśmy w tą. Sobie zrobimy teraz tą. Gdyby to inaczej troszeczkę, wiecie, to pole wyrównać i tak dalej i tak dalej. Żeby to troszeczkę inaczej wyglądało. Oczywiście jakoś inaczej się teraz podobał, stawcie apencję w górę, stawcie subika. Nagrywam sobie to też na zapas, tak więc tutaj robota cały czas do przodu i no o innym płynie. No powiedzmy sobie teraz tutaj. Trzeba tutaj się rozwijać ładnie, pięknie. 18 tysięcy na koncie. Dobrze jest, mamy jeszcze do sprzedania mleczko, które możliwe do następnego odcinka sobie wywieziemy i też jakieś pieniądze nam za to wpadną. Ogólnie mogę sobie nawet zaraz zobaczyć, ile za mleko jest. Ile mam mleka ogólnie. 15, prawie 16 tysięcy litrów. Krowy jeść mają, wszystko jest git, a po ile mamy mleko? Proszę Państwa, mleko mamy za 1900. Teraz zobaczymy po ile jest. Po prostu odstawimy sobie w drugą stronę. Torek. Mój Jezu, te czyste krzotory jakieś. Przyjeżdżać i na trzeba. Wykręcić też nie jest łatwa sprawa. Ale jakoś tutaj nam się uda to zrobić. Uch, nie, no to nie może stąd po to tereny. Gość, to jest mój teren zatkniony. Ale to może troszeczkę tutaj i niech sobie on jedzie. Aha, to on będzie jechał. 1900 jest, a tak naprawdę po ile? Aha, tu jest najsłabszy teren. Jezu, to prawie 3000 jest mleko. Czekajcie, to prawie po 3000. Tak bym powiem, że tutaj głubo. No, nie wiem, czy będę tyle czekał. Mój Jezu, miało być w GPS-ie. Miał jechać, ale skończyło mi samo. Tarakaństwo. Taki wyszedł w FIFA pewnie, nie? No. Dobra. To pojedziemy sobie tak, jak powinniśmy tutaj, o. Tyle, no. No, 50% nam zaszło. Plus, minus, tak więc tutaj troszeczkę nam już ubyła oborniczka. No, ale tak mamy już sporo, dosyć rozwiezione. Jak na ten, tyle co mamy na rozrzutniku, to i tak sporo. I tak sporo jest. A tutaj możemy się naprawdę zwiększyć to nawet. O te 15 metrów. Ja sobie pojadę teraz tutaj od... tak jakby klina zrobić też. No dźwięki fajne ma. Do rozrzutniczek tak naprawdę. Prawie 10 minut do rzucania, prawie mamy po drodze. Jebaniutki sąsiad. Widzieliście, jeszcze wózek od tego ciągnął. Wózek od bizona. 60 power tam na pełnej, nie? Zaraz wyjadę fendem z pługiem i mi się skończy, nie? Skończy gadanie. Prawda, mógłbym zaorać to pole za tym, za domem. Tak, czy to będzie tam robił, to ja wtedy wezmę i wyjadę specjalnie pędzikiem, pługiem i tam zaczniemy sobie orać po prostu. Powiem na to. Tak sobie zrobimy. A zaraz po prostu sobie siądę może w Face'a i pojadę kosić to pole, co mam za chatą. Gdzie wy tam wiecie już, to było oszalone też po prostu, nie? Będziemy mieli zdrowe chociaż to pole też.
Zobaczmy, jak to wygląda. O, pole dookoła objechane. Proszę, proszę. Znaczy chyba tam kosiło, a później oni mają tu kosić. Tak tym sobie będziemy mogli tutaj zaorać później. Będzie bardzo, bardzo fajnie. Dobra, zatem, że tutaj robotka nam idzie. Tusik tutaj jak najbardziej daje sobie radę. Co do rzutnika, jestem bardzo, bardzo zadowolony z niego. Po wszystkiego on się tutaj właśnie nam daje. Tak więc chyba i nie. Tutaj jest, można wyłączyć. Ja się do przodu podjadę. Ujego, kur... I na szybko wsteczę, żeby ktoś nie zakopać. Tak, ta masakra, mój Jezu, wyszła, nie? Ej, ta spokój. Dobra, trzeba się odwinąć. Hopsa. To hopsa. Tyk, buch. I jazdunia. Lecimy. Bo nie wiem, jak to jest z obornikiem pracownika, po prostu czy on by tu nabornik brał mi sam ten. Czy nie? Nie wiem, jak to jest. To jest zrobione. Że jakieś mijaki się porobiły, kraksa, masakra, mój Jezu. Tutaj, jakby tam chłopak ustawić. Po prostu, ja tego sobie nie mogę ustawić, żeby mi brało na przykład skądś tam obornik, nie? No szkoda. No nic, nic na to nie poładzimy. Pokaż to, jak to wygląda. Teraz w miarę prosto się pojechało ten przejazd. Ale to jak co? Ale patrzcie, prawie mamy taki kawałek zrobiony, nie? I też, żeby do drzewa dojechać. Pewnie kawałeczek i pach gultem idzie. Poszli tam szybciej wściekli. Aha. Fajnie, że nie jedziesz, no. No i tutaj sobie ładne rozrzucimy obornik na całe pole. I następny odcinek jakaś worka na tym kawałku czy coś takiego i też będzie bardzo, bardzo fajnie. Po prostu teraz w dzisiejszym odcinku pojedziemy, skosimy tamto pole i możliwe jeszcze troszeczkę pooramy sobie i będzie picabello, fantastico, fantastico maliko. Tutaj po prostu sobie pędzikiem dzisiaj też troszeczkę porobić. To ogarnę sobie dużo, to będzie szybciej. Dobra, kto to teraz robić? Tak, żeby wjechać tam. Ale w miarę tekstura jest taka w miarę widoczna. Coś tam ją widzę. O, tak sobie idziemy. O. I teraz ciach. Tak. Ciach pyk. I lecimy. To ze środka tak średnio ją widać, tak powiem szczerze. To bardziej bliżej jechać, bo coś takiego. Tylko żadnego mijaka nie robić. Żeby nie było. Że jak mijak tutaj wystąpi. Bo pozaw jakiś. Tak samo masakra mój Jezu była wtedy. O, tutaj też widzę poprzecie mam zrobione. Proszę bardzo. Ja tutaj elegancko. No to odwinijmy. Jezu, ale ty wiosa co zrobić, nie? Lecimy sobie teraz tutaj. I rakie nam wracamy na gospodarstwo. I lecimy sobie z koszeniem jeszcze troszeczkę dzisiaj. Duże pole nie jest, więc sobie już chwilę skasimy, a blisko gospy to fajnie to będzie też wyglądało. A troszeczkę nam tutaj zajęło to rzucenie oborniczka. Ja to będę was cały czas zanudzał tym ładowaniem i wywożeniem go. To też troszeczkę zajmie. Może jakąś ładowarkę na testy uda mi się ogarnąć, zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Te pole może pójdziemy zamiast ładowarki, zobaczymy. Wszystko czas pokażę, mój Jezu. To bardzo nielegalny transport. Kolejny chyba jest jechany. Dobra. Wjeżdżamy se. Hopsa, hopsa. No, fędzi tutaj kozatko wygląda. Teraz już jest na własność, tak więc nie musimy go oddawać nic, tak bardzo, bardzo fajnie. No, dobra. Wjeżdżamy tak. Nie wiem, czy kombajną, ale powinien mi się udać. Potem wyjechać tam sobie od przodu zaczniemy kosić to pole. W ogóle to pole to będzie szło na sumę. Ale właśnie teraz sobie pojadę skosić. Więc siadamy od razu przepalomy naszego kejsika. Bo nie mówiliście, że headery są większe, tutaj czytam sobie tam komentarze. Że headery są większe i tak dalej, i tak dalej, tak więc zobaczymy. Na razie ten header mi wystarcza, tak naprawdę wszystko jest ok. Tutaj nie potrzebuję, tak więc bez żadnego problemu. Nam tutaj ten kejsik daje radę. Jezu. Pobik sąsiad. Dobra. Wyjdziemy. Gdzieś tu mam gwiazdek na pole, o.
mam zrobione. Ma się rozłożyć. Podpolamy i lecimy. I ogólnie tutaj na sumę musimy lecieć. Musimy lecieć na sumę. Zobaczymy, ile nam tego nicmienia tutaj syknie. No duże pole nie jest naprawdę. Więc zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądało. W sumie nie wiem, jak tutaj chce jeździć na tym polu. Procofnie i przejdziemy przez sąsiada ten, bo chcę tutaj, patrzcie, dotąd sobie dokaszać, po prostu tam wykosić sobie taki, wiecie. Teraz wam pokażę, o co mi chodzi. I akurat muszę, no, rozwalony płot i wszystko to do ubrania na przykrycie i sobie dobrze. Ja sobie akurat tutaj, o, tak się wjadę. Jezu, plak kierownicy też jest. Mój Jezu, tragedia jest. Halo, pomocy? Mój Jezu, cierpiało. Dobra, tutaj kosimy. I pa, ju. Nie, zaraz podjedziemy tam fender specjalnie, że zostawimy, żeby usiady patrzały. Dobra. I tak sobie tu wykoszę, po prostu, żeby jak nawijać, nie? To jest dosłownie chwila koszenia tak naprawdę na tym polu. Mi idzie bizon, czy nie? Na razie nic nie widać. Tak jakiś bizon czy coś. Możemy sobie cofać tak naprawdę. Nie będziemy tutaj w wywiatach robić jakichś tych małych rzeczniaczków, tylko robimy sobie po prostu takie, o, duże pokosy. Te pokosy takie są średnie, tak bym powiedział wam. No ale jakoś to jest, no, szczepo nie będziemy musieli przyjąć, podjedziemy kombajnem, wysypiemy do bina i tyle, no. Przyszedł, zobaczył, aby... No. A, bo on mi zostawił chyba tam. Bo on coś... Nie, ten wrato, ten podjeżdżo. Tak, to u chłopaków jakieś tam akcje, akrobaty się dzieją. Ale ja, zobaczcie. Ostatnie pole i później zostanie nam ubin. No i kukurydza i to będzie naprawdę na tyle. Ze żniwek. No i baja. Będziemy mieli wszystko pokoszone. Ale zarobiliście, ten fendzik nam się prezentuje. Ogólnie bardzo fajnie teraz tego spa moja się prezentuje. Bardzo, bardzo fajnie ona wygląda. A już siedzi wszędzie. I nie. A tylko nas tutaj zabieramy, żeby wszędzie nie siedzieli bardzo to. Wolniej podwykonawcy. Nie ma. Nie ma. Dobra. Zaraz, żeby chcieli wszędzie mi siedzieć, ty. A co to jest? Pokaz mody jakiś, kurka, rurka? Na moim traktorze. Nie można siedzieć, nie. Jest zamknięty, zakluczony i nie ma prawa, żeby ktoś w nim siedział. Ale git. Miejmy nadzieję, że dźwięki będę git, bo w ostatnim odcinku takie... tej kombaj było coś słychać, tam traktor, coś tam. Jak powiem wam, że te dźwięki, nie wiem, masakra jest z nimi teraz. Żeby to wszystko poustawiać sobie. Byłem tak jakoś dziwnie mnie to słychać w tym OBS-ie. O, teraz dobrze mi było słychać, chociaż powiedziałem grubiej, to mi było lepiej słychać, o. Tak jakoś tak... Tak jakoś tak słabo trochę było. No ale zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko ok. Dobra. I kur... Gdzieś jeździ, że tu w szpicu? Tam. O, bo łobornik jedzie rozrzucać chyba. A tak traktorem, aby z tym, z pytakiem, mój leży. Tam na pełnej widzę. No mnie fajnie, jakby ten rów też był zasypany, to wiadomo, te pole inaczej coś by wyglądało. Wiadomo, inaczej by to wszystko wyglądało, no ale już tak to już jest. Nic na to nie poradzimy. Dobra, teraz sobie wejdźmy tutaj. Wykośmy to. Nie lubię krowy, nie łapię, ponieważ tak kliknąłem zmianę kamery. Mój Jezu, na kierownicy. Pachałek rozerwany, jak nie? Nic, musimy sobie tu... Damy radę? Nie, nie damy rady tak zrobić. Musimy sobie cofać. Dziwnie to kierownica laguje, widzicie to? Patrzcie, ja na fulę już mam. Drugą też prawie na fulę. A nie no. Jednak tutaj do internetu też mają. Patrzcie, więc nie ma to dopiero teraz. Mój Jezu. Zdaje ktoś? Może jakieś kubki małe. Tak, ta masakra, mój Jezu, to jest. Dobra, ważne, że będzie skoszona. No troszeczkę ukosimy sobie na dosyć tego. Zawsze to co? Zawsze to coś będzie. Chyba krowa mogę jęczmień dawać, co pamiętam. Bo pszenicę? Coś to ja. Tu się tam jeździ, widzimy? Jo, i jeździ. Bo iść do jeździ. Bła. Wyjeżdżamy tutaj, elegancko.
sobie też lecimy. No my troszeczkę szybciej jeździmy od sąsiada. Ale my będziemy zaraz po żniwkach. I będziemy mogli się zajmować innymi pracami pożniwnymi. Nie mogę pracować, zbierać tutaj też ładnie. A tu przyczepę nie będę brał, po prostu będę przerzucał sebelki i tyle, nie? To nie po prostu będę sobie zabierał stamtąd i tyle. Po co mi tutaj w ogóle przyjeżdżać jakąś przyczepą, przyczepę przerabiać, teraz burty ściągać i wszystko. Roboty w ciul. Tak to sobie przerzucę, aby która wezmę i dadzę po zawozie po dwie belki na gospę i też będzie dobrze. To się męczyć po prostu z przyczepą jeszcze tutaj. Pomijasko sobie weźmy. Jezu. Max. Usulmę, dobra. Pikfuk, dobra. I cyk, lecimy sobie. No i baj, nie mam 20 minut już. Mój Jezu, jak to zleciało szybko ty. Ja nawet nie poważam się dzisiaj w dzisiejszym odcinku. No zaraz tu wjeżdżam na pełnej. Zaraz tam wjeżdżam na pełnej. Wszystko było w porządku. I gitara, dobra. Pikfuk do tyłu. Słuchajcie, bym sobie pojechał od strony gospodera. O. Tak. No, tutaj duże pole nie jest, ale jest trochę wyjazdów i tak dalej, więc troszeczkę trzeba się z tym też pobawić. No, ale jak widzicie, tutaj zbiornika nam wszystko wejdzie, to więc bardzo, bardzo fajnie. A więc mi zawsze tam do czegoś się przyda, czy tam te pieniądze też zawsze za niego wpadną jakieś, tak więc tutaj gitara się ma jest. W następnym sezonie będę wysiał, nie wiem, zobaczymy. Pewno postawię na przężyto i żyto, możliwe, że w następnym sezonie. Przężyto to wiecie. Tak jak teraz sobie skosiłem, sprzedałem i śladu nie ma, nie? Tak naprawdę zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie nam płodozmian pasował. Nie ma co na razie myśleć, rozmyślać. Bo wszystko zależy też od płodozmianu. No jeszcze w tamtym jest powrot i będziemy mieli skoszone. I będziemy mogli sobie kombajnę wrócić. Przydamy fędzika, poweramy sobie jeszcze troszeczkę. No i... Teraz ciekawe, jak ta orka będzie szła tym pługiem, bo jeszcze tym pługiem sobie nie orałem. Szóstką nie orałem, piątką to sobie oraliśmy, pamiętacie, na testach. Ale szósteczką sobie nie śmigałem. Nie mogę zostawić tą czwórkę i po prostu opchnąć chłopakom czy coś. Chociażby nie był taki głupi pomysł, patrzcie, to prawie na raz biorę, nie? Tutaj dopiero coś się rozszerza i tak dalej i nie biorę na raz, no ale to nic. To wróci i też będzie dobrze. Bez żadnego problemu. Sobie to ogarniemy. Trzeba zjechać. Wo. I cyk, fuk. Dobra. Podnosimy. Cofamy. Mój Jezu, pies, co tam odpierdziela, to nawet nie chcę patrzeć na to, nie? I co jest? Jak hamulec już 3 tygodnie temu kliknął, chyba. Dziwne, jakby opóźnienia były na tym serwerze, ale to... No, nic na to nie poradzimy. Dobra, prawie. Prawie, można powiedzieć, prawie pełny zbiornik. Mamy ukoszony 83%, bardzo, bardzo fajniutko. Jeszcze jakiś mijaczek, poprawiamy go. Ob. I tu nie przez cały kombajnu. Dobra. No i wyjeżdżamy sobie. Idziemy sobie z silosa, wysypiemy sobie jakoś tam. Dobra. W kuch. Jezu, ale lag. Ja pierdzie. Nie zmieścimy, no tak, no. Grażę nam się przez kombajn. Tu ja bym chodzić karę. Dobra, wstawmy sobie tutaj jeziora, niech sobie na razie stać, bo i tak go musimy złożyć. Chociaż nie możemy go jeszcze spadać, bo nam się przyda jeszcze header, no tak. A nie przyjadę jeszcze tam. A niech patrzy sąsiad. Sąsiad patrzy, co to się robi, a nie. To powiem wam, że pług jest ogromniasty, nie? Tak, a nie ma zaopatrzenia, nie ma. Wszystko jest tutaj dobrze. Dobra.
Chodzi maszyna. Jezu, bardziej troszeczkę muszę zjechać tutaj, widzę, no. Dobra, teraz już tam ładnie kryje. Wszystko bajunia, czekajcie, ale są dźwięki, to jest głośny troszeczkę. Jezu. O, teraz będzie troszeczkę lepiej słychać te traktory i tak dalej. Nie, pędzika będzie lepiej słychać, tak. I będzie lepiej słychać, jak zrobię tak. No, tutaj będzie za głośno, ewidentnie. Nie, to było takie dziwne. Jakby pierwszą skibę w ogóle nie brał, źle pojechałem. Tak dziwnie trochę. Pierwszą skibę nie brał w ogóle. Mówię, że jaki to jest ogromny ten kółk. Nie wiem, czy na piątkę po prostu się nie zmieniłem, bo to jest kurka, łódka takie wielkie, że... Ciekawe, jak tam teraz, poza ora. Zobaczymy teraz, jak tutaj nam to wyjdzie. No i ładnie idzie. Nie ma co ukryć, bo sobie tutaj elegancko zapierdziela. Jak widzicie, robotka elegancko idzie tutaj. Jest bardzo, bardzo fajnie. No i zaraz sobie będziemy to skończyć, czyli dobijemy do 30 minut i sobie go będziemy po prostu kończyć. Więc tutaj bardzo, bardzo fajnie. Kolejny nowy nabytek tak naprawdę na gospodarstwie. Będzie pomyśleć też na pewno nad innym obciążnikiem. Chociaż on ten obciążnik tutaj daje nam radę na spokojnie. Ale można będzie pomyśleć nad czymś innym. I też po prostu może leżówkę sobie ogarnąć czy coś. Jeszcze może coś na testy nam się uda wyrwać. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Patrz, trzeci przejazd, już mamy ile czachnięte, tak więc tutaj do tego jest bardzo, bardzo fajnie. Robotka nam tutaj elegancko idzie, tak więc tutaj pędzik jak najbardziej na plusik, po prostu patrzcie, GPS-y, wszystko, te bajery jest. No sobie po prostu na razie bez GPS-a jeszcze opłaca. Takim sprzętem nowym to chłopie. Nie ma co szaleć aż tak. Dobra, tik fuk, lecimy i to pan możemy sobie zaorać tam. Ło, tik fuk, podjeżdżamy, opuszczamy i ogień na toki. No te dźwięki ma bellissimo ten infendit, nie tak naprawdę. Jest tutaj bardzo, bardzo fajnie, patrzcie, my tutaj ile momentu mamy zaorane, nie? Balinia. No, że ta piątka wystarczyła, ten kuk nawet tutaj do tego, nie? Ta szóstka taka niby koni ma, ale taka ta rurka duża trochę. Jak już tam mówię, kupić tą czy kupić mniejszą? Ale zobaczymy, na razie sobie tą przetestujemy. Jak będzie coś źle, to sobie po prostu ją wymienimy na tą naszą piąteczkę, którą mieliśmy. O Jezu, flagi. Jezu! Co się stanęło? Tak samo masakra, mój Jezu się zrobiła. Dobra. Dojedziemy sobie do końca i będziemy sobie kończyć odcinek też, tak więc jak się oczywiście wam spodobał odcineczek, łapęcie w górę, zostawcie subika na kanale. Będziemy sobie lecieć tutaj ładnie, pięknie, tak widzicie teraz odcinki z tej serii dosyć często się pojawiają. Też tutaj po raz troszeczkę jest. I mam nadzieję, że sobie jakieś tam przedłożę, czy tam mleko sprzedam i te pieniądze będziemy mieli po prostu na właśnie jakieś nowe nabytki. Większość nowych nabytków. Patrzcie, jak to się prezentuje. Dobra, to co myślę, że w tym odcineczku na tyle. Jak się spodobało, łapęcie w górę, zostawcie subika na kanale, czekajcie na więcej. Podajcie do chłopaków i do następnego odcineczka. Na razie, trzymajcie się. Cześć!